Idol to najnowszy serial Sama Levinsona, twórcy Euforii. Już teraz można powiedzieć o Idolu, że to był zdecydowanie najbardziej kontrowersyjny serial sezonu. Jeszcze przed premierą tego serialu narosło wokół niego mnóstwo uprzedzeń, głównie ze względu na artykuł, który pojawił się w magazynie The Rolling Stone. No i tutaj się pojawia pytanie, czy ten serial faktycznie jest tak zły, jak wieszczy cały internet i większość krytyków, ponieważ Idol doczekał się też jednej z popularnych form hate-watchingu. Było mnóstwo kanałów, zwłaszcza zagranicznych, które lubowały się w analizowaniu kolejnych odcinków i musiały powiedzieć o tym, jak ten serial jest nieudany. No i tutaj pojawiamy się my, a może przede wszystkim ja, która od początku była zainteresowana tym serialem i nieobce mi były kontrowersje wokół tego serialu. No i zabrałam się do oglądania, świadoma tej niechęci i tego, co narosło wokół tego serialu. No ale tak po prostu, jako widz, zaczęłam oglądać i oglądam i mnie wciąga i widzę, jakie to piękne, jakie to dobre, jakie to kunsztowne, z jaką dobrą muzyką. No i w końcu ciebie też zmusiłam, żebyś to obejrzał, żebyś mi powiedział, czy ja przypadkiem nie zwariowałam, czy nie upadłam na głowę, że ten najbardziej znienawidzony serial jednak okazuje się być całkiem dobry, momentami wyśmienity, pod względem formalnym przynajmniej. No i oto tu jesteśmy, żeby wypowiedzieć naszą bardzo odmienną opinię od tego, co narosło wokół tego serialu w internecie. Co oznacza, że potwierdziłem, że nie upadłaś na głowę. Idol opowiada o Jocelyn, czyli o gwieździe popu w kryzysie, w tej roli Lily Rose Depp, i przez 5 odcinków obserwujemy, jak jest czarowana przez tajemniczego Tedrosa, który zaczyna wpływać na jej życie pod każdym względem, zarówno na życie osobiste, jak i na życie zawodowe, ponieważ mocno zaczyna wpływać na to, jak nasza bohaterka tworzy muzykę. No jest to serial z jednej strony o show biznesie, o tym, jak to jest ciężko być jednak na szczycie tego świata rozrywki, a z drugiej strony jest to historia o takiej, no w zasadzie sadomasochistycznej relacji pomiędzy główną bohaterką a głównym bohaterem, choć jest to relacja w sumie za zgodą obojga. No i tutaj warto dodać jeszcze jedną kluczową informację. W rolę Tedrosa wciela się Abel Tesfaye, szerzej znany jako The Weeknd. No i jest to z jednej strony też wielka gwiazda pop i R&B. Tak szerzej znany, że mnie przed tym serialem nieznany. Ale dobrze, później zauważyłem, że nawet miał jakieś nominacje do Oscara, chyba za 50 twarzy Greya notabene, co myślę, że pasuje. Pojawił się nam tutaj w kontekście tego, czym jest Idol. Tak, no ja Weekend znałam, ale tak naprawdę nie znałam, bo nie słuchałam. Ja też Weekend znałem, od piątku do niedzieli. No i co istotne, The Weeknd nie jest tutaj tylko aktorem zaproszonym przez Sama Levinsona, żeby nadać całej tej opowieści pozory wiarygodności. Nie. Abel jest tutaj pomysłodawcą całego Idola. Sam przyszedł do Sama Levinsona z pomysłem na serial i to, co przyciągnęło samego Levinsona, to stwierdzenie The Weeknd'u, że on jako wielka gwiazda show biznesu z łatwością mógłby teraz zaraz założyć sektę i nie miałby większego problemu z tym, żeby zdobyć masę członków. No i nie jest to zbyt dobra informacja. Jednym słowem, miała być to opowieść o tym, jak wielką władzę posiada taka gwiazda pop. Ale Tedros nie jest gwiazdą popu. Tutaj jest tylko takim jednym z trybików tak naprawdę przemysłu muzycznego i pokazuje, że w gruncie rzeczy nawet nie tylko gwiazda pop, ale trochę taka miernota, jaką ostatecznie okazuje się Tedros, jeżeli tylko zna kilka sztuczek psychologicznych, to też może wiele zdziałać, jeżeli tylko potrafi się po tym świecie nieźle poruszać. Tak, a z drugiej strony mamy postać Jocelyn, która jest, no tak jak powiedziałeś, upadającą gwiazdą pop, która musi się
podnieść po załamaniu nerwowym, po śmierci matki, która była jednocześnie jej główną menadżerką, która nadzorowała jej karierę. I jednocześnie jej podstawowym katem. Albo i nie. A myślisz, że jednak nie? Że można tak też domniemywać? Można. Może i można. Postać Jocelyn początkowo jest nam prezentowana w takim dobrze znanym nam z kultury popularnej wizerunku młodej pop gwiazdy wykorzystywanej przez show biznes. Mamy poczucie, że ona nie jest panią we własnym świecie, nie może decydować o sobie, nie może decydować o swoim ciele, nie może decydować o tym, jaką muzykę w zasadzie chce robić. No, jest nam przedstawiona wyraźnie jako ofiara kiedyś matki, a teraz wszystkich menadżerów, którzy ją otaczają jak sępy. A co gorsza, do świata tych sępów wkracza jeszcze bardziej ordynarna postać, czyli postać Tedrosa, który jest absolutnie od początku odpychający. Jak mówi jedna z postaci, jest facetem, który wygląda na gwałciciela. No jest po prostu prezentowany nam też wizualnie jako taka bardziej żałosna wersja hrabiego Drakuli. I wszyscy, łącznie z widzami, zaczynamy się niepokoić, co teraz z tą biedną, zwichrowaną dziewczyną będzie, kiedy trafiła na takiego faceta, w którym w dziwny sposób najwyraźniej się zakochała, nie wiadomo o co chodzi. Ale z czasem, kiedy oglądamy ten serial, no to jasno klaruje nam się właśnie ta opowieść o dynamice władzy i też no, nieprzypadkowo ten serial jest zatytułowany The Idol, Idol, czyli wizerunek bożka, czyli mówimy tutaj o istocie potężnej, która w tym stereotypowym wizerunku jest często postrzegana jako ofiara show biznesu, jako ta młoda dziewczyna, która została pożarta i wykorzystana przez show biznes, ale no zapominamy, że to jest jedna z tych osób, która przetrwała w tym show biznesie. Ona już jest na rynku od ponad 10 lat. Zaczynała jako dziecko. Żyła tym światem od dekady. Jest Miley Cyrus, jest Selena Gomez, jest Taylor Swift. W sensie już na przestrzeni tych lat wypracowała sobie tą siłę, ten pancerz, który pozwala jej przetrwać. No i o ile Tedros ma kult kilku osób, tak ona ma kult złożony z wielu milionów fanów. I na przestrzeni tego serialu twórcy pozwolili nam o tym zapomnieć, żeby na koniec nam o tym z całą potęgą przypomnieć. I przyznam szczerze, że dla mnie to była ta jedna z najbardziej fascynujących elementów tego serialu. Właśnie, że oglądamy na przestrzeni tych 5 odcinków niejasną dynamikę władzy, która cały czas przekierowuje się na inną stronę. Już nie mówiąc o tym, że ten serial jest bogaty w różnorodność perspektyw, ponieważ trudno tutaj mówić o tym, że mamy do czynienia z dwójką bohaterów, czyli Jocelyn i Tedrosem. Oni są najważniejsi, ale tak naprawdę mamy mnóstwo pobocznych postaci, z których perspektyw również przyglądamy się temu przedziwnemu związkowi. Rozumiem, że zmierzasz do tego, że choć na pozór wydaje się, że to Tedros wykorzystywał Jocelyn, to jednak to cały czas Jocelyn wykorzystywała Tedrosa. Dobrze rozumiem? No tak, jak w wyrafinowanym thrillerze erotycznym ostatecznie mamy do czynienia z femme fatale. No ja wiem, jest odniesienie do nagiego instynktu, ponieważ w pierwszym nawet bodajże odcinku bohaterowie oglądają fragment nagiego instynktu. Ale ja się z tobą nie zgadzam. Uważam, że nie do końca tak jest, że jednak mamy do czynienia z bohaterką złamaną w kryzysie, która z wieloma rzeczami sobie nie radzi, ale tak naprawdę ta relacja z Tedrosem jest dla niej takim rodzajem terapii. Ona o tym nie wie przez długi czas, ale tak naprawdę no, wyzwala się z różnorodnych okowów, żeby ostatecznie rzeczywiście przejąć władzę nad Tedrosem, ale musi być ten moment, kiedy ona czuje się oszukana i tak naprawdę dopiero ten moment, kiedy ona czuje się oszukana, który mógłby ją dobić, wręcz przeciwnie, wyzwala w niej siłę i wtedy mamy ten wielki finał. Ale też widzę całą tą dynamikę relacji jako trochę taką faustowską dynamikę, to znaczy przychodzi do nas Tedros, który jest kimś na kształt demona, diabła, który
szykuje ten kontrakt, że jak oddasz duszę, to ja ci oddam popularność, wrócisz na szczyt, no wyzwolisz się właśnie. I w gruncie rzeczy Jocelyn podpisuje ten cyrograf i jeszcze na koniec trochę przechytrza Mefistofelesa. To znaczy ona rzeczywiście przechodzi bardziej na tą ciemną stronę mocy, bo w gruncie rzeczy w tej finalnej scenie jest mocno demoniczna, ale ja to widzę jako też taki element psucia się trochę, biorąc pod uwagę, że ta bohaterka się zmienia. Ja nie odbieram jednak tego wszystkiego, co oglądamy, jako fałszu, ale po prostu jako drogę, którą przechodzi. Wzmacnia się z jednej strony jako osobowość, ale z drugiej strony no, jest bardziej mroczna i staje się już bardziej częścią tego zepsutego show biznesu. Czyli odebrałeś ten serial znacznie bardziej idealistycznie. No moim zdaniem mamy tutaj dużo wskazówek, które mówią o tym, że Jocelyn no, nieprzypadkowo przetrwała w tym show biznesie i tak naprawdę zepsuła się już lata temu. No ale dlatego, że tak wyglądają realia tego show biznesu. Nie przetrwasz, jeżeli nie jesteś mistrzem manipulacji i jeżeli nie uda ci się zawsze tak rozwiązać się sytuacji, żeby być górą. I ten serial dobitnie to pokazuje. W zasadzie ten serial jest dla mnie takim koszmarem sennym, bardzo uwodzącym, ale jednak koszmarem Hollywoodu, show biznesu. I tu się zgadzamy. I tutaj warto powiedzieć o tym, jak zrobiony jest to serial, bo pewnie nie byłoby nas teraz recenzujących tego serialu i no, niejako broniących go, gdyby ten serial nie był taką maestrią sztuki filmowej, ponieważ on jest po prostu bezapelacyjnie zachwycający. Ja myślę, że to jest podstawowy powód, dla którego tego serialu nie można odrzucić. Co prawda, ja się też nie zgadzam z tymi opiniami, które potępiają ten serial, że jest to serial antyfeministyczny, mizoginistyczny. No nie, no ma elementy, które są dla mnie kłopotliwe i przesadzone. To znaczy jednak poziom seksualizacji postaci granej przez Lily Rose Depp no przeskakuje rekina chyba, bo staje się to filmem erotycznym, o krok od pornograficznego niemalże, chociaż oczywiście sceny erotyczne nie są tam pokazane w taki sposób dosłowny, ale gdyby przeczytać, co o filmie pornograficznym mówiła Linda Williams, czyli taka w sumie najsłynniejsza teoretyczka kina, która zajmuje się kinem erotycznym i pornograficznym, no to moglibyśmy prawie wszystko odhaczyć. Nawet w tym serialu mamy coś na kształt Money Shot, czyli jednego z dwóch takich wyróżniających kino pornograficzne ujęć. To jest ujęcie wytrysku. No i mamy to w gruncie rzeczy, choć nie dosłownie, ale mamy to zdjęcie Jocelyn, która ma na sobie spermę. Brakuje tylko midshot, czyli ujęcia kopulacji dosłownego, no ale tego rozumiem, że nawet nie można by było pewnie pokazać. Wierzę, że sam Levinson jednak nie chciał tego pokazać. Ale poza tym, no mamy naprawdę bardzo wiele różnorodnych konfiguracji. Mamy sceny seksu we dwójkę, mamy sceny masturbacji, mamy sceny bliskie seksu grupowego. No więc tam jest bardzo dużo rzeczy, które powinny znaleźć się w takim filmie pornograficzny. Mamy przede wszystkim mnóstwo wojeryzmu, mamy seks w miejscach publicznych, no dużo tego, tylko... Mamy takie sceny, które naprawdę już były wyjęte z tego, jak robi się kino erotyczne czy kino pornograficzne, jak choćby scena, kiedy nasi bohaterowie uprawiają ze sobą seks, a podgląda ich jedna z oddanych fanek Tedrosa, grana przez Susan Sun. I to też jest jak z takich fantazji typowo obecnych w kinie, gdzie mamy do czynienia z odkrywaniem seksualności. Tylko teraz pytanie, czy to jest coś złego? Nie, ale miałem takie poczucie nadmiaru, to znaczy coś, co też jest bardzo charakterystyczne dla tego kina hardcore, to że fabuła jest dodatkiem do scen seksu. No i tutaj chyba to w trzecim odcinku najbardziej dla mnie było widoczne i dosadne. Kiedy zapoznaliśmy się z tą całą sadomasochistyczną dynamiką relacji pomiędzy Jocelyn a Tedrosem, gdzie czasem trzeba było coś więcej pokazać, żeby zrozumieć też te mechanizmy władzy pomiędzy nimi, no to ten trzeci odcinek tego już jest po prostu tam
Za dużo, no dosłownie, no tylko w umyśle reżysera kina pornograficznego mogłaby się zrodzić scena seksu oralnego w kabriolecie, gdzie ten kabriolet jedzie przez Los Angeles i wszystko dzieje się na oczach kierowcy. No po prostu czułem przesyt, czułem tego, że właśnie w tym trzecim odcinku w wielu miejscach już fabuła była dodatkiem do seksu. Więc ogólnie nie jest to nic złego, żebyśmy mieli do czynienia z kinem erotycznym, ale tutaj właśnie przechodzimy już trochę na tą drugą stronę. I to mnie nieco drażniło. Ale przechodzę do sedna. Mimo wszystko nie uważam, żeby wszystko, co jest tutaj pokazane, było właśnie mizoginistyczne. A poza tym rzeczywiście ten serial jest świetnie zrobiony, jest świetnie zmontowany, fantastycznie buduje się montażem i atmosferę, ale też dodatkowe sensy. Tutaj wchodzisz już w te buty ludzi krytykujących ten serial, którzy z góry założyli, że jest mizoginistyczny, ponieważ cały skandal zaczął się od tego, że reżyserka tego serialu, ponieważ Sam Levinson początkowo miał być tylko producentem wykonawczym, serialu autorstwa Abla Tesfaye, reżyserka Amy Simetz po nakręceniu 80% materiału pożegnała się z projektem. Oficjalnie powodem była różnica wizji tego serialu właśnie z autorem scenariusza, czyli Ablem Tesfaye. I w tym momencie The Weeknd prosi swojego przyjaciela Sama Levinsona, żeby przestał być tylko producentem wykonawczym i jednak to on wyreżyserował ten serial. No i w tym momencie co się wydarzyło? Kiedy Sam Levinson zobaczył materiał, który póki co powstał, zdecydował się wszystko od początku nakręcić na nowo. Cały serial. I w tym momencie pojawia się artykuł The Rolling Stones, który ujawnia, że na planie nagle pojawiło się znacznie więcej scen erotycznych, że cała treść zaczęła się banalizować, a co więcej, sam The Weeknd chciał zmiany reżysera właśnie ze względu na to, że on uważał, że za bardzo serial jest skupiony na kobiecej perspektywie. No i kiedy to poszło w świat, no to nagle wszyscy już z góry uznali, ten serial jest mizoginistyczny, ten serial jest chory, nie warto go oglądać. Ale czy naprawdę on jest mizoginistyczny? Czy naprawdę postać Jocelyn jest tutaj przedstawiana w sposób mizoginistyczny? Już sam przykład tych scen erotycznych. Ona wielokrotnie otrzymuje minety od głównego bohatera. Gdzie w kinie takim czysto o fantazjach męskich, nawet pisanych przez kobiety, co doskonale pokazała Barbara Białowąs razem z Blanką Lipińską, kręcąc 365 dni, mamy do czynienia z takimi scenami. Przecież zawsze w porno najważniejsze jest ten moment fellatio, a tutaj kluczowe są minety. A jeżeli chodzi o sam fakt, jak jest pokazywana Lily Rose Depp na ekranie. Tak, jest pokazywana w niezwykle ikonicznych strojach, które są bardzo roznegliżowane, ale czy to ją uprzedmiotawia? Czy kamera ją uprzedmiotawia? Bo ja nie miałam takiego poczucia. Po prostu miała takie kostiumy, ale sama kamera wydaje się mówić coś zupełnie innego. Zależy kiedy. Znaczy, nie zgadzam się chyba do końca z tym, żeby całkowicie odebrać temu serialowi pewien mizoginistyczny potencjał, tylko że on czasami bywa, a nie jest. Chodzi o to, że ten serial jest o idolu, o bożku, o wizerunku. I przez cały serial obserwujemy nieziemską urodę głównej bohaterki. Jej nieziemskie ciało, nieziemską twarz. Nieprzypadkowo została do tego projektu zaproszona Lily Rose Depp, która no faktycznie ma wygląd po dwóch boskich rodzicach, przejęła go i wygląda no trochę jak nie z tej ziemi. Ale w tym serialu przecież chodzi tutaj o to, przecież on nie ukrywa tego, że to nie jest koniecznie serial pogłębiony psychologicznie, to nie jest serial o gwieździe pop, którą poznajemy od tej delikatnej ludzkiej strony. Dużo już było takich historii. My tutaj oglądamy
to, co bycie gwiazdą pop robi z człowiekiem, a mianowicie zaczyna go formować w coś nadludzkiego, właśnie w idola, w bożka. I moim zdaniem i makijaż, i kostiumy, i to, jak mamy często zbliżenia na twarz Lily Rose Depp, ma to wyrazić, że to jest nie do końca człowiek. To ja też tego tak nie odczułem, stąd może moja inna perspektywa jednak co do tego serialu. Ja uważam, że tutaj właśnie mamy pokazane obie strony tej bohaterki. Z jednej strony tą gwiazdorską, a z drugiej strony tą ludzką. Też, ale są dwie strony właśnie, boska i ludzka. No tak, ale kamera i styl filmowy by nigdy nie decyduje się tak naprawdę na pokazanie tej bohaterki jako ludzkiej. I tutaj już można mieć pewne zastrzeżenia. Zastrzeżenia można mieć też z jednej z pierwszych scen, kiedy koordynator intymności jest psuj zabawą w pierwszym odcinku. I to trochę jest szkodliwe, mam wrażenie, pokazanie tego w ten sposób. Ale dlaczego szkodliwe? Jakby też nie możemy mówić o cieniach tego typu próby rozwiązywania trudnych sytuacji na planie. W sensie oczywiście zdecydowana większość aktorów chwali sobie, że koordynatorowie do spraw intymnych wkroczyli na plany. Ale po prostu tutaj jest zauważona przedziwna sytuacja, kiedy to tak naprawdę nadal nie aktor decyduje o tym, co może się wydarzyć na planie, ale teraz decyduje sztab prawników. Jestem niemal przekonany, że można to rozwiązać inaczej niż zostało pokazane w serialu, a tutaj jednak no wyraźnie zrobiono z tej postaci kozła ofiarnego. Dlatego ja uważam, że od czasu do czasu w tym seriale pojawiają się kłopotliwe kwestie. Ja nie do końca i nie w każdym elemencie jestem przekonany też do tego, co zobaczyłem. Nie każdą scenę jestem w stanie rozsądzić, czy ja za nią idę i czy zgadzam się z wymową jej, czy ja się dałem oszukać. Trudno mi czasem jest ocenić niektóre elementy tego serialu, co nie zmienia postaci rzeczy, że, raz jeszcze to podkreślę, na pewno nie sposób tego potraktować tak, jak ten serial został potraktowany przez światową krytykę i też przez widzów, co mnie trochę zaskakuje, że jakby widzowie poszli za tym, co powiedział świat medialny na temat tego serialu, bo jednak jest to bardzo wciągająco wizualnie opowiedziana historia, wizualnie i muzycznie, co też jest bardzo ważne. Tutaj takie magnetyczne filmowanie za pomocą delikatnych najazdów na twarz chociażby, albo na konkretną sytuację, plus muzyka skomponowana przez Mike'a Deana, wespół z Weekendem. Zresztą Mike Dean pojawia się sam w tym serialu. No jest magnetyczna, jest hipnotyczna. Rzeczywiście jest bardzo wiele scen, które nas wsysają do tego serialu. Jest tu taka niepokojąca atmosfera jak z filmów Lyncha. Przez co no naprawdę jest to nietuzinkowy produkt, jeżeli chodzi o seriale, z którymi mamy teraz do czynienia, i tak jednoznaczna ocena tego, co zobaczyliśmy, jest po prostu niesprawiedliwa. Tutaj w ogóle mamy do czynienia z bardzo ciekawym łączeniem stylu wysokiego z niskim, ponieważ z jednej strony bez wątpienia główną inspiracją twórców było kino Hollywood lat 70. Mamy tą przepiękną ziarnistość tego obrazu. To wszystko jest no, magnetyzujące. Nagle pojawiamy się w tym wysokiej klasy kinie Hollywood. Ale mam wrażenie, że to już też niekoniecznie wysokie, ale i niskie jednocześnie, ponieważ część tych elementów też była po prostu używana jako element estetyki w latach 70. A z drugiej strony twórcy inspirowali się reality TV. Mamy tutaj do czynienia z dużą ilością perspektyw, kamer. Ta rzeczywistość jest bardziej chaotyczna i też bardziej taka podglądacka momentami. No a ponadto korzystają twórcy oczywiście z kina porno, czyli to jest kolejna ta niska sztuka, wręcz no, często nieuznawana za sztukę filmową. Oj, właśnie w latach 70. dobiła się do mainstreamu i to był w zasadzie jedyny moment, kiedy kino XXX stało się kinem, na które
po prostu czasem zwykli ludzie chodzili i się tego nie wstydzili, ponieważ były grane w takich zwyczajnych kinach. No i wydaje mi się, że to nie jest przypadkowe łączenie tego stylu lat 70. właśnie z kinem, no wręcz pornograficznym. Wracamy do tamtych czasów, kiedy takie filmy po prostu dorośli ludzie decydowali się oglądać w kinach. Głębokie gardło to nawet było w dobrym tonie obejrzeć wśród inteligentów. No a tutaj nagle pojawiamy się w 2023 roku i już nagle wszystko to, co jawnie erotyczne, jest uznawane z góry za złe. I oczywiście ja wiem, że powstało mnóstwo filmów w ostatnim czasie, które były złe filmowo, a jednocześnie były erotyczne, czyli 365 dni, czy też 50 twarzy Greya. Nie zostawiałbym tych filmów między sobą, nadal 50 twarzy Greya to są szczyty i wyżyny filmowych możliwości według tego, co wyprodukowano w przypadku filmu Barbary Białowąs. No ale tutaj warto porównać te trzy różne dzieła ze sobą. Jakby Idol to jest zupełnie inna jakość. Przecież możemy opowiadać historie erotyczne, historie gatunkowe z pogranicza thrilleru erotycznego, z femme fatale, które jednocześnie są doskonałym kinem. I tutaj właśnie mamy z czymś takim do czynienia. No, Nagi Instynkt też jest raczej dzisiaj już krytykowany z perspektywy lat. Ja myślę, że tu wiele czynników się spotkało. Dzisiaj dużo erotyki na planie to jest zawsze obawa, że coś na tym planie było nie tak. Że jednak właśnie te kobiety, chociaż właściwie dlaczego tylko kobiety, to jest inna sprawa też, ale prawdą jest, że często też było wiele doniesień, że po prostu na tych planach czasem męscy aktorzy pozwalali sobie na za dużo niż powinni sobie pozwolić, a te aktorki nie miały jak zareagować na to, więc jesteśmy w takim momencie przewartościowania tego, co powinno być na planie, co nie powinno i pewnie taki serial jak Idol budzi obawy. Ale obawy to jedna, a drugie potępianie pewnego dzieła w czambuł. I myślę, że to też powinniśmy na to zwrócić uwagę i to rozróżnić. Tym bardziej, że kilka lat wstecz świat nie miał problemu z przyjęciem do wiadomości, że Euforia to jest dzieło wybitne. A przecież opowiada nie o dorosłych ludziach, tylko o młodzieży. Tak, mam wrażenie, że to, z jaką krytyką spotkał się ten serial, to po prostu zbierało się Samowi Levinsonowi od lat. Najpierw wszyscy wpadli w tą euforię, a później zaczęli drapać się w głowę, że hej, może jednak faktycznie coś jest niepokojącego w tym, że wszyscy podniecamy się, oglądając życie bardzo rozbuchane erotycznie 16-latków, 17-latków. Dużo tam było na gości narkotyków, niby to jest serial od 18 lat, ale wiadomo było, że fanki Zendai, nastolatki, bardzo młode, oglądały ten serial. I nie wiem, może to jest ten opóźniony wstyd krytyki, że wtedy bezrefleksyjnie zachwyciła się euforią. No i teraz w dwójnasób stara się odpokutować swoje grzechy, wyżywając się na Idolu. Ale ciężko mi to zaakceptować, ponieważ Idol no, jest fascynującym, zupełnie osobnym dziełem filmowym, magnetyzującym, nastrojowym, który w zasadzie bardziej skupia się właśnie nie tyle na fabule, co na takim właśnie linczowskim budowaniu koszmarnej atmosfery dziwnej sekty, a jednocześnie niepokojącego świata show biznesu. To też jak jest on zmontowany, ten montaż, bardzo często dźwięk wyprzedza obraz, przez co mamy poczucie, że ta rzeczywistość nam płynie. Często ta opowieść jest nielinearna, więc też mamy takie poczucie, że to wszystko jest jakieś takie nie do końca realne. I dlatego niezależnie co by się działo, ciężko ten serial oceniać tak, jak jest oceniany. Już nie mówiąc o sercu tego serialu, czyli muzyce, ponieważ jest to opowieść o showbiznesie muzycznym, napisana przez człowieka, który zna ten przemysł od środka, no i który stworzył nie jeden przebój. No i na potrzeby tego serialu The Weeknd stworzył kilka naprawdę
świetnych utworów. Już nie mówiąc o muzyce ilustracyjnej, która też jest tutaj potężnym narzędziem wykorzystywanym do tego, żeby budować nam ten koszmar, tę atmosferę niepokoju. No i przyznam szczerze, że w tym serialu pojawiło się kilka piosenek, które po prostu słucham sobie teraz na co dzień, ponieważ są tak dobre. Już nie mówiąc, że do tego serialu została zaproszona gwiazda Red Rocket, czyli Suzanne Sun, która jest doskonałą twórczynią, niezwykłą piosenkarką, która też wniosła mnóstwo od siebie do tego serialu i jest no tak piękną artystką, że aktualnie The Weeknd ją zaprasza też gościnnie na występy, żeby tam zagrała swoje utwory. Jak Jocelyn na swoją trasę. Otóż to. I trzymam za nią ogromne kciuki, że po tym jak została odkryta przez Shona Bakera i dzięki Shonowi Bakerowi Red Rocket została odkryta później przez twórców Idola, no to teraz zrobi dziewczyna ogromną karierę i na scenie muzycznej i w świecie filmu, ponieważ no to jest wyróżniająca się postać. Wniosek z naszej recenzji chyba płynie jeden. Sprawdźcie sami, co w Idolu piszczy, ponieważ można nie spróbować obejrzeć tego serialu tylko dlatego, że tak, a nie inaczej mówi się o nim w mediach wszelakich. Aczkolwiek na pewno to nie jest serial dla każdego. Możliwe. Nic nie jest dla wszystkich. Tak bym zaryzykował. A my przypominamy, że mamy Patronite'a. Dziękujemy wszystkim naszym patronom, w tym najhojniejszym, Bartkowi, Bartoszowi, Jankowi, Konradowi i Marcie. A od nas póki co to by było na tyle. Pa!